Siemano moi kochani, z tej strony Faral i po raz kolejny jest ze mną Szaku. Siema, witam. Dziękujemy za liczne zostawione łapeczki w górę pod ostatnim filmem, więc Szaku znowu wpadł na odcineczek. I dzisiaj moi kochani sprawdzimy swoją wiedzę na temat StumbleGuys. Osoba, która zdobędzie więcej punktów, wygrywa paczkę kart StumbleGuys, która jest warta aż 40 euro. Plus więc... klaser. Plus klaser, dokładnie tak. Jest o co walczyć, nie ma co gadać. No nie ma co. Wy oczywiście bawcie się razem z nami i napiszcie w komentarzu, na ile pytań udało wam się odpowiedzieć poprawnie. Ja powiem wam szczerze, że jakimś super kotem o wiedzę na temat StumbleGuys Szakiem nie jesteśmy, więc na pewno będzie zabawnie, więc zaczynamy. W którym roku powstało StumbleGuys? A. 2018? B. 2021, C. 2020. No ja już chyba wiem. Ty już to wiesz? To jest proste, stary, to jest nowa gierka, StumbleGuys. To jest raczej chyba easy, mi się wydaje, że będzie B. A ja bym powiedział... Jak A? 2018? No. Stary, to jest już nowa gierka. No dobra, sprawdzamy. I uwaga, odpowiedź... 2021! Ale już to było oczywiste, to jest nowa gra. Ja myślałem, że może jakoś tam, wiesz, wersji beta była prędzej. Nie, przecież Fall Guys było najpierw, a Fall Guys może było w 2018. No właśnie, no. Dobra, 1-0 dla Szaka. Jak na początku nazywało się StumbleGuys? Fall Buddies, Fall Guys, StumbleGuys, czyli jakby nie zmieniło nazwy. Ciekawe pytanko, ale umówmy się tak, że odpowiemy na raz, dwa, trzy. Tak, to będzie uczciwe. Ciężkie to jest pytanie, bo myślę nad A lub nad C, bo B raczej odpada, chyba nie było Fall Guys. Było, było. Nie mam pojęcia, stary. Na 3-4? Dobra. Może na palcach będziemy pokazywać. Możemy tak zrobić, no. A, B, C. Dobra. 3, 4. O, no zobaczymy. Odpowiedź A! Fall Buddies. Skąd to powiedziałeś? Nie wiem, strzelałem, bo tak mi się wydawało, wiesz. Bo było Fall Guys, no to żeby zrobić troszeczkę coś innego, to zróbmy Fall Buddies, wiesz, ziomki, ja myślę, że w ogóle taka inna gierka była, tylko że o zwierzątkach. A. Tak źle skojarzyłem, no dobra. 1-1. Ile postaci, coś specjalnego jest teraz w StumbleGuys? 21, 17 czy 10? Czyli tych najrzadszych skinów. Nie ma opcji, ja tego nie wiem, nie strzela tego za nic. O kurde. Tutaj co, aktualizacje, coś jest dodawane i mi się wydaje, że chyba te pytania są aktualne, więc chyba to trzeba strzelać. Ja tam pomiędzy. Ty mi nie mów, co dodajesz. Ale może ja ci podpuszczam. A, podpuszczam, no. Dobra. Dobra, ja coś jestem gotowy. Coś specjalnego. Chyba wiem. Raz, dwa, trzy. O, ja dałem A. Ja dałem C, 10. 10? A ja... 21. Stary, przegiąłeś. Pomaliłem się. Będzie 17 na bank. O, sprawdzamy. I uwaga... 21! Nie! Aż tyle już jest tych kart? To jest mega dużo! Stary, kiedy grałeś ostatni raz StumbleGuys? Nie wiem, ale nawet nie mam takiej jednej karty. Może z jedną mam, o! Jedna karta na 21. Dlatego myślę, że jest 10, że już mam coś w tej grze. Szaku Borowik! Lecimy dalej, 2-1. Ile wersji miała mapa Cannon Climb? Wiesz, co to jest Cannon Climb? Chyba... Jak strzela taka armata, takie kulki spadają, to musisz się mijać, tak, do góry, tak, wchodzić. No, wiem, dobra. Ona miała ileś wersji? Słuchaj, bo była współpraca z NFL, z... tak? No. Dobra, wiem, już, wiem, no. A, 1, B, 2, 3, C. I to jest właśnie pytanie, czy nie było tej trzeciej mapy, jakiejś takiej wersji in... Jakiej? No weź moje podpuszczasz, czy co robisz? Dobra, ja wiem. Raz, ja... dwa, trzy. A, sprawdzamy. I uwaga, 3! Dobrze powiedziałem. Zwykła Cannon Chaos i ta NFL. Przyznaj się, że oszukujesz. Nie. A tu jest, stary, masz już 3 punkty, 2 punkty przewagi. Deklasacja, stary, leć po te 40 euro już do kantoru. Bo ja nie zapomniałem. Tak, 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 gramy, lecimy dalej. O, ciekawe pytanie. Co się stanie, jeśli nie umrzesz na Block Dash? Wygrywasz losową grę, startuje czwarta runda dodatkowa, C jest remis. Block Dash tak się przeskakuje, tak, nie? Tak, ja wiem, która to jest mapa. Ja chyba wiem, bo chyba kiedyś miałem taką sytuację. Kojarzę, no. A ja nie wiem. Bo słuchaj, bo to dochodzi do tego, że jest 8 ostatnich osób i skaczycie tak długo, aż się skończy czas? Chyba tak, nie? Tak. Chyba jest numer 3. Ja wiem, co już jest. Nic nie powiem, bo ta odpowiedź, którą ci podpowiedział, to ci da odpowiedź na pytanie. No dobra, no to na 3-4. Raz, dwa, trzy. O! No jest dobrze, ja jestem pewien, tak? Tak? Sprawdźmy. Sprawdzamy. Tak jest, startuje runda dodatkowa. Mówię, grałem, miałem tak, pamiętam. Czwarta runda jest. Nigdy tak jeszcze nie miałem, a wy dajcie znać, czy mieliście dogrywkę w Block Dashu. Ile kolaboracji z innymi markami miało StumbleGuys? 4, 2, 1. Ja wiem o jednej. A czekaj, czy była jeszcze jakaś? Ej, kolaboracja znaczy, że chyba też jeszcze skiny, nie? Tak, na pewno były kolaboracje, ja stary wiem. Na pewno było ich dużo. Mi się wydaje, że
5 minimum. Słuchaj, to ja przegrywasz mocno, to ci podpowiem. Były Crazy Zające, nie? Uh-huh. Był ten NFL. Tak. To mamy już dwie, czyli jedynka i dwójka, czy się zalicza? Jeszcze trzecia. Czy było coś trzeciego? Dobra, ja już daję odpowiedź. Ja daję A. Ja zaryzykuję, trudno. Ja daję B. I uwaga, sprawdzamy. Jest, stary! 4 aż? Ej, bo przecież były Hot Wheelsy! I Nerf jeszcze. Hot Wheelsy, Nerf, Rabicy i NFL. Proste. Kurde. Artur, a ja zapomniałem, no. Nieźle, szaku. Ile razy dziennie można zakręcić darmowym kołem? 3, 1, 5. To jest trochę podchwytliwe, bo niby są te trzy takie podstawowe, ale nie wiem, czy tam się nie ładuje jakiś czas, że możesz jeszcze raz sobie na przykład zakręcić. No właśnie, słuchaj, bo wiem, że jak masz Stumble Passa kupionego, to możesz kręcić... Ile? 3 razy? Już wiem, znam odpowiedź. Kurczę, ale mam, wiecie co, teraz za gwostkę. Kojarzę ten czas, co tam leci, chyba mi się daje, że 4 godziny trzeba odczekać, po 4 godzinach kręcisz. Dobra, to sprawdzamy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Ty dałeś 3, a ja 5. Uwaga! Nie! 5, tak jest! Ale deklasacja. No lipa trochę. 3 punkty masz przewagi, ja w ogóle nie, jeszcze mogę odrobić. Nie wiem, gdzie ty to widziałeś. Ja też nie. No. Lecimy z kolejnym pytankiem. Ile map ma gra Stumble Guys? 22, B, 26, C, 30. To jest aż tyle? Czekaj, ja sobie w rotacji map? Na głos ja bym poprosił. Od Wilcy? No. Skakanie to takie. Przez murki. Wiesz co? Kurde, nie doliczę się, ale... Nie no, 30 map w życiu bym nie wymyślił tylu. Co nie? Weź wymień wszystkie mapy po kolei. Ciężko jest. Ale pamiętaj, się też powtarzałem, jak jest kolaboracja, to jest pewnie jakaś osobna mapa. Aha, i na przykład ciekawe, czy jak mamy taki block dash, później jest jakiś tam block dash ekstra, czy jakiś tam z dodatkami, czy też tak liczy. Chyba tak, więc... No dobra, na 3-4? Dobra. 3-4. Okej, ja dałem 30. Zobaczymy. I uwaga! Tak, wygrałem! No. Brawo! Dobrze policzyłem, stary. Nieźle. O, stary, co to za pytanie? Ile jest dostępnych regionów w grze Stumble Guys? A, 9, B, 5, C, 6. Nigdy nie wchodziłem w tą zakładkę. Ja wchodziłem. Po co? Jest ich mało. Tą zakładkę się wchodzi po to, jest, żeby ustawić zmienić sobie albo ping, na jaki serwer macie dołączać. Skitu. O, taki region chodzi, a ja o językach myślałem. No, no właśnie. Myślę też, że będzie tak standardowo jak we wszystkich gierkach zazwyczaj. Europa, USA, Chiny. Ale jakby to jest 5 minimalnie, nie? 5 minimalnie? No. O kurcze. No ja bym strzelił, mi się wydaje, że nie wymyślimy tego. Dobra, no to strzelamy. 3, 4. Dobrze. O kurde. Sprawdźmy to. Co? Jak 9? 9 regionów? Skąd tyle, stary? Sprawdźmy je. Europa, Turcja, Ameryka Północna, Zachodnie Indie, Południowo-Środkowe USA, Indie, Azja i Zachodnie USA i... oraz Ameryka Południowa. Po co tyle komu? W życiu bym nie zgadł. Która emotka w grze była dodana jako pierwsza? A. Pięść, B. Uścisk, C. Kopnięcie. Ja wiem, bo no i nie co, mam. Myślisz, że kopnięcie było pierwsze? Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo go masz. Mi się da, że uścisk. Ja mam wszystko już. To już nie mam wiem, wszystko. To już mnie zgubiłeś. Na pewno pięść odpada. Bo myślisz? Ostatnio mi ją kupiłeś, także no... No ale to wiesz, ona właśnie mogła być jako pierwsza. Nie grałem... Nie wiem. Rzeczywiście, przecież ona mogła się powtórzyć. A może właśnie chodzi o to, bo w Stumble Guys można było kogoś trzymać, nie? Raczej w Fall Guys można było kogoś trzymać. No tak, no. A może oni zrobili taką alternatywę, że kogoś przytulasz, bo jest przytulanie. Dobra, ja chyba zaryzykuję. No dobra, no to bądź ostrożny. Uwaga, 3, 2, 1. A ja dałem pięść jednak. A, kopnięcie. Kopnięcie, tak? No. Nikt tego przytulania nie dał? Może go nie ma w ogóle. Sprawdzamy. I uwaga! Tak jest! Jak się ostatnio pięść dostałem? Ale ognista była ostatnio. Tak, ognista. A tutaj chodzi o normalną, zwyczajną pięść. Także moi kochani, w dzisiejszym odcinku ja wygrywam. Szaku niestety. Brawo. Musisz zamawiać paczuszkę. Tu kart Stumble Guys. Jeżeli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego openingu. Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Hej! Siema.